Witam serdecznie. Kolejne pytanie. I trzy zdania. List świętego Jakuba, rozdział 5, wiersz od 14 do 16. Choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. 15. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Pytanie do was, drodzy protestanci. Wy, co negujecie sakramenty i jakieś zewnętrzne znaki, podczas których dokonuje się rzeczywistość duchowa. Tak jak negujecie chrzest, podczas którego odpuszczone są grzechy i otrzymujemy Ducha Świętego, o czym ewidentnie i otwarcie wskazuje Święty Piotr, Dzieje Apostolskie 2:38-39. Przyjmijcie chrzest ku odpuszczeniu grzechów, a weźmiecie w darze Ducha Świętego, prawda? Więc no, chrzest jest zewnętrzny, prawda? Jest potrzebny ktoś, kto chrzci, i przy tym zewnętrznym znaku dokonują się rzeczywistości obmycia z grzechu i w miejsce grzechu, prawda, przyjmuje się w darze Ducha Świętego, który przychodzi zaszczepić w nas życie Chrystusa. Podobnie tutaj, zobaczmy, jest chory. I teraz zobaczmy, nie przychodzi bolek do wiesi, żeby ją namaścić, czy wiesie do bolka. Tylko trzeba zawołać odpowiednią osobę, kapłana. Ja wiem, że w waszym tłumaczeniu nie będzie kapłan, tylko pewnie będzie starszy albo ktoś. W każdym bądź razie musicie kogoś zawołać. Tak? Więc kogo wołacie do chorych? Jak wyglądało was namaszczenie chorych? Bo skoro jesteście biblijnymi chrześcijanami, no to winniście praktykować to, o czym tu mówi święty Paweł, święty Jakub, więc winniście zawołać odpowiednią osobę kościoła. Ta osoba powinna namaścić olejem w imię Pana i jest, zobaczmy, co jest w efekcie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Więc zobaczmy. Odpuszczenie grzechów jest tutaj wynikiem modlitwy i namaszczenia olejem chorego przez odpowiednią osobę, przez kapłana. Jak to wygląda u was, biblijni chrześcijanie, jak to u was wygląda, protestanci? Wy, co nas potępiacie, katolicy, za sakramenty i inne gusła i hokus pokus. Jeżeli dzisiaj kapłan idzie do chorego, namaszcza olejem, tak zwany sakrament namaszczenia chorych, to mamy tutaj przykład. Oczywiście w Ewangelii Świętego Marka też jest wzmianka o tym, że rozesłani apostołowie, uczniowie namaszczali chorych. Prawda? Więc dlaczego nas potępiacie za namaszczanie chorych? Że to są jakieś gusła. Jest w Ewangelii świętego Marka, znajdźcie sobie, i święty Jakub pisze tutaj ewidentnie o tym samym namaszczaniu chorych i odpuszczeniu grzechów choremu. I Kościół w to wierzy. Więc dlaczego nas potępiacie? Zwróćmy uwagę tutaj dla wszystkich protestantów. Odpuszczenie grzechów związane jest z pewną czynnością dokonaną przez odpowiednią osobę, przez kapłana, namaszczenie chorych. Więc jest szafarz, zewnętrzny znak, sakrament, namaszczenie olejem i w efekcie odpuszczenie grzechów. Czyli jest tutaj jak w pigułce, zresztą to nie jest jedyne miejsce, ale jak w pigułce pokazany efekt sakramentów, znak zewnętrzny, któremu towarzyszy pewna rzeczywistość duchowa, poddźwignięcie chorego, odpuszczenie grzechów.
No to podźwignięcie wcale nie oznacza, że jak ktoś umiera, to namaszczony i zaraz będzie Alleluja, Jezus żyje i zmartwychwstanie i będzie żył jeszcze z 50 lat. Nie. No bo często jak rozmawiam z kapelanami, to namaszczenie chory jeszcze dobrze drzwi nie zamknie, a chory odchodzi. Ale ma odpuszczone grzechy i to jest najważniejsze. Więc jak to wygląda u Was? Proszę mi to elegancko, biblijnie uzasadnić, jeżeli się z tym nie zgadzacie, prawda, bo nie wierzycie w sakrament namaszczenia chorych, bo to są gusła, to proszę mi biblijnie uzasadnić, dlaczego nie ma sakramentu chorych, prawda. Teraz wierzący, ala pastor Chojecki, prawda, którzy wierzą, że wszystkie grzechy przeszłe, przyszłe, teraźniejsze są odpuszczone. Jak ktoś zawoła Jezu, ratuj, Jezu, zbaw mnie, czyli klepnie sobie formułkę, już jest niepokalanie poczęty przed Bogiem i święty, to jeśli to jest prawda, to tutaj mowa o odpuszczeniu grzechów jest kłamstwem. Tu święty Jakub kłamie, bo on już powinien mieć te grzechy odpuszczone w momencie, kiedy klepnął formułkę, więc co, to drugi raz otrzymuje odpuszczenie grzechów, czy jak to działa? No nie, no to taka wiara w odpuszczenie przeszłych grzechów jest kłamstwem i brednią diabelską, prawda? Bo to już człowieka zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności praktycznie za swoje uczynki, prawda? Ja wiem, że starają się ludzie i nie chcą grzeszyć, no ale każdy z nas grzeszy, więc takie, że ja już mam przebaczone to, że zgrzeszyłem i nic nie robię, no to jest diabelstwo. No ale dobra, żeby się nie rozwodzić, proszę mi elegancko tutaj przedstawić, kogo wołacie do chorego. Jak wygląda u Was namaszczenie chorych? No i jak to jest, że dokonuje się przy zewnętrznej czynności rzeczywistość duchowa, jaką jest odpuszczenie grzechów? A skoro już jesteśmy przy grzechu, to w 5 rozdziale 1 listu świętego Jana czytamy: jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, których grzechy nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. Wielu protestantów potępia nas za kategorię grzechu lekkiego i ciężkiego. Więc proszę mi odpowiedzieć, jeżeli nie ma kategoryzacji grzechów na ciężkie i lekkie, to dlaczego święty Jan pisze, że są grzechy, które sprowadzają śmierć, a są grzechy, które nie sprowadzają śmierci? Więc tutaj nauka Kościoła katolickiego o grzechu śmiertelnym, grzechu i grzechu lekkim jest jak najbardziej biblijna. Wiem, że pastor Chojecki śmieje się z tego, że to są fanaberie Kościoła, że Kościół sobie wymyśla grzech lekki czy grzech ciężki. No i mówię, że jeden grzech już nas potępia. No, nie sprowadzają pewne grzechy śmierci, jak pisze święty Jan. No chyba, że się myli. Więc protestanci, szczególnie ci, bo ja nie wiem, czy wszystkie 50 tysięcy kościołów też wierzy, że to jest bajka katolicka, ale wiem, że część protestantów potępia nas za wymyślanie właśnie grzechów lekkich, ciężkich itd. No to proszę mi odpowiedzieć, dlaczego za jeden grzech jest śmierć, a za drugi grzech nie sprowadza śmierci? Jak to jest? Czekam na rzetelną odpowiedź, prawda, o grzechu, o odpuszczeniu grzechów przez namaszczenie chorych. No, czekam na Wasze fantazje. Na razie.